Witajcie na kanale, a dzisiaj razem z Monią postanowiłyśmy, że zrobimy błyszczyki. Właśnie. Błyszczyki, ale na pewno już wiecie z czego. Zdoby. Tak, możecie pisać się od razu mamba w komentarzu. My sobie na pewno wybierzemy jakieś smaki mamby. Mamy tu potrzebne rzeczy, które też zaraz Wam pokażemy, żebyście wiedzieli z czego to można zrobić u siebie w domku. Jak lubicie takie odcinki, to kciuki w górę i zaczynamy! No dobra, to co my tu będziemy potrzebować? Przede wszystkim, co? No, wazelinę i mambę! Wazelina będzie nam potrzebna, tak? My mamy taką, zobaczcie. Wazelina po prostu biała, zwykła, kosmetyczna. Spójrzcie, o! Nie, nie, nie! Tego nie wolno, spokojnie. Nie, nie, Gajtuś, tego nie zjadaj, to nie dla Ciebie. Mamy tutaj mambę, możecie wziąć, po prostu patrzę, żeby to była guma rozpuszczalna, żeby ona nam się łatwo rozpuściła. W środku mamy różne smaki, więc zrobimy sobie najwyżej dwa właśnie błyszczyki. Potrzebujemy też maść z witaminą A. Specjalnie z tą witaminką, żeby trochę nadać takich odpowiednich właściwości tym naszym błyszczykom. I musimy je w coś schować, więc potrzebne są takie pojemniczki. Są to pojemniczki takie właśnie między innymi na jakieś kremy, zresztą nie tylko. Możecie je dostać przede wszystkim w Rossmanie. My właśnie w Rossmanie je kupowałyśmy. A jeśli chodzi o maść z witaminą A, a także o wazelinę, to dostaniecie to w każdej aptece. A otwieramy naszą mambę. Otwieramy. Ty jedną, ja drugą widzę. Tak, zobaczmy jakie tu mamy smaki. Ja trafiłam na pomarańczowe, zobaczcie, dwie pomarańczowe mamby. Ja mam truskawkowe. Też mam truskawę. I wiśniową jeszcze. No i wiśnia, ja myślałam, że maliny też tu są, ale chyba nam się nie trafiły. Ty masz malinę! Jedną. Ojejku, to jest najpyszniejsza mamba, moja ulubiona. No dobra, czyli spójrzcie, trochę tych smaków mamy, więc wybierzemy sobie zaraz jakieś dwa, żeby zrobić właśnie takie smakowe błyszczyki, żeby miały przepiękny aromat. Skoro nam się trafiła mamba malinowa, to ja, słuchajcie, no, chcę koniecznie malinową. No już Ci ją oddam, ale ja wtedy biorę tą pomarańczową. Dobra, to bierzemy dwa kolory, tak, żebyśmy mogły sobie ładnie odróżnić te nasze błyszczyki. Porównamy zapachy, który wyjdzie fajniejszy. Ja już czuję przez to opakowanie, tak? Że ładnie pachnie. No jejku, już samą mambą czuć, naprawdę. To teraz ruszamy do kuchni, będziemy rozpuszczać mambę, zrobimy taką kąpiel wodną, zaraz zobaczycie, tak, i będziemy robić błyszczyk. Dobra, spójrzcie, przygotowałyśmy z Monią garnek z wodą, on będzie potrzebny właśnie do tej kąpieli wodnej, słuchajcie, i chyba, a może zaszalejemy trochę większą, damy tą temperaturkę, żeby szybciej nam się to ugrzało. Kładziemy taki dodatkowy jakby garnuszek, rondelek, żeby zrobić kąpiel wodną. I słuchajcie, wrzucamy naszą mambę. Ja zrobię najpierw właśnie tą mambę malinową. Jejku! No, ja już dawno nie jadłam mamby w ogóle, patrzcie. Jejku, jak fajowo, dobra. O nie, jedna kosteczka mi uciekła. Dobra, Monia, trzymaj, może zróbmy na razie, wiesz co, trzymaj ty trochę, ja też wezmę dwie, zobaczymy. Bo w sumie nie trzeba aż tak dużo. Możecie dać tyle mamby, ile chcecie. Dobra, i będziemy ją sobie roztapiać. Zaraz ja jeszcze jedną chyba wrzucę. No i chyba cztery wystarczą, co? Myślę, że tak. I zaraz weźmiemy mieszadełko i je roztopimy. Uwaga, my w międzyczasie, póki mamba się topi, przygotujemy sobie pozostałe elementy, czyli otwieramy nasz pojemniczek. Tu zawsze jest też naklejka dołączona, więc możemy sobie z niej skorzystać. I przede wszystkim, z czego korzystamy? Właśnie z maści, więc wyciągnę maść. Ale fajnie, i wazelinę trzeba. O, zobaczcie, maść z witaminką. Taka nam się właśnie przyda. I teraz tak, nakładamy wazelinę. Dużo tego? No tak trochę, pół łyżeczki włóż. O rany. No trzeba tak trochę wyczuć, wiecie. Chyba za dobra. Dużo. Nie, nakładaj. Dobra. Nałożone. Dobra. No, się nie przykleiło. Dobra. No, jeszcze trochę mi zostało, wiesz? To nie szkodzi, bo wiesz co, jeszcze będzie sporo z tej mamby, więc powinno dać radę. Tak? No, dobra. Chyba jest okej, okay, nie wiem. Okej, okay, słuchajcie, ja to zrobię po prostu paluszkiem. O. I mamy naszą wazelinkę. To zamykamy. I czas jeszcze na maść z witaminą A. Tego nie musimy dawać jakoś... O, trzeba jeszcze przedziurawić. Dobra. I słuchajcie, ja zrobię tylko tak. I tu u Moni też. I jakby baza już jest gotowa. To spójrzcie, woda nam się już ładnie zagotowała. My z Monią jeszcze mambę pokruszyłyśmy, właściwie tak wiecie, pokroiłyśmy na takie mniejsze kawałeczki, żeby łatwiej nam się topiła. Ona już się, zobaczcie, zaczyna topić, już się tak trochę klei, także widać zdecydowanie, że ten wrzątek zaczął działać i zaraz cała mamba będzie roztopiona.
to zobaczcie, mamba już się fajnie roztopiła. Ja sobie teraz dosłownie tak trochę jej wezmę i nałożę, zobaczcie, do pojemnika. Jejku, jak pachnie cudownie! Teraz będziemy musieli to sobie tylko wymieszać właśnie razem z tą wazeliną i z maścią z witaminą A, czyli wymieszamy i po prostu już będzie wtedy ładnie gotowe. Dobra, to spójrzcie, teraz drugi smak, czyli mamba pomarańczowa. Ja sobie ją tutaj troszeczkę rozpakuję. O rany, parzą mi się ręce! Nie mogę! Okej, tutaj rzucimy teraz dwie kosteczki. Jedna i druga jest już wyciągnięta. Wrzucamy do środeczka i czekamy, aż się rozpuści. Dobra, spójrzcie, jedna kostka jest już w środku i jeszcze druga. Zobaczcie, mamba się rozpuściła, wkładam ją do pojemniczka. O rany, jak to się klei. Okej, i pozostałą część z rondla wlewam do pojemniczka. To zobaczcie, tak przygotowane nasze błyszczyki wkładamy teraz do lodówki, żeby trochę ostygły, zatężały. No i tak właściwie za 5, może 10 minut już będzie można sprawdzić, zobaczyć, czy już mają taką odpowiednią konsystencję i wtedy możemy już z nich śmiało korzystać. Okej, odczekałyśmy, no myślę, że nawet więcej trochę niż 10 minut, słuchajcie, trochę, z pół godziny chyba odczekałyśmy, żeby zobaczyć, jak sprawdzi się po takim czasie właśnie nasz błyszczyk. O, na razie jest zamknięty. Mogę już otwierać? No tak, otwieramy! O, zobaczcie! Jaki pachnący! Ale ten też, patrzcie, jaki fajny, jaki piękny, jak pachnie. Pachnie tak mambą, że to jest w ogóle nie do powtórzenia. Zobacz, no tak ci pachnie. No tak, ty tego nie zjadaj. Wiecie co, zobaczmy, czy on jest w ogóle taki, no, jejku, jaki przyjemny, chłodniutki. Taki jak wszystkie prawdziwe takie błyszczyki, które możecie właśnie dostać gdzieś w sklepie. A jak widzicie, niekoniecznie musicie je kupować, możecie zrobić sobie własne w domu, w łatwy sposób. I uwaga, ale zapach mamby ma. Niam, niam, ale pyszny. Ja mam ochotę go zjeść, nie wiem, jak chcę. Nie no, ja może być przesady, ale wiecie co? On będzie super nawilżał usta, naprawdę super to będzie robił, bo jest tam właśnie i ta maść z witaminą A, no wazelina, wiadomo, musi być. I przede wszystkim jest właśnie mamba. Ja już Wam mówiłam wcześniej, że jeśli nie lubicie mamby, jeśli wolicie użyć coś innego, to możecie wziąć inną gumę rozpuszczalną, która ją zastąpi. Spójrzcie, w ogóle my specjalnie z Monią właśnie wybrałyśmy te pojemniczki, bo tutaj ten nasz błyszczyk jest łatwo zamknięty. Nie ma co brać dużych pojemników. Też rozważałyśmy kupno większych, ale to jest bez sensu, bo zobaczcie, to jest taka idealna wielkość tego błyszczyka. Jest taka jak w każdym sklepie, jak w każdym, słuchajcie, sklepie właśnie z kosmetykami, gdzie możecie je dostać. One są właśnie tej wielkości, ja już Wam powiem, to jest, słuchajcie, na 10 ml. Tak jak mówię, my kupowałyśmy je w Rossmanie i zobaczcie, sprawdziły się idealnie. To Monia, pokazuj ten swój błyszczyk. No dawaj, ja już, dobra, ja Cię zakręciłam. Ja Cię otworzyłam już. No to super! Ale pachnie, ja chyba sobie go teraz przetestuję. Dobra, zobaczmy. Ojejku, no. Pięknie pachną. Ty masz malinę, nie? Wiesz co? A ciekawe, czy to by zadziałało na przykład jak taki rozświetlacz, też by mogło tak działać. Będziesz się świeciła. Nie, gdybyśmy pewnie dodały może jakiegoś brokatu, to mogłoby to też ale być rozświetlacze. Ale świeci, tak troszeczkę tutaj no. Widać, że jest świecąca. Super, ale właśnie tak jak zobaczcie, bo Monia robiła z takiej pomarańczowej mamby, tak, nie? To gdybyśmy pewnie dodały trochę brokatu, to to byłoby idealne jako rozświetlacz, tak coś czuję. Naprawdę, taki naturalny, fajny rozświetlacz. W tym odcinku pokazałyśmy Wam, jak w domu można przygotować własny błyszczyk. Błyszczyk, który ma, słuchajcie, zapach taki jaki chcecie, kolor taki jaki chcecie. I jest prawdziwym błyszczykiem, bo jest na bazie takich porządnych kosmetyków, które możecie dostać w każdej aptece, czyli na bazie właśnie wazeliny i maści z witaminą A. Jeżeli taki sposób Wam się podoba, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia!